Już od 8 lat w Galerii Artłok na Placu Europejskim prezentujemy sztukę w przestrzeni miejskiej. Do tej pory były to przede wszystkim obrazy, plakaty, neony, instalacje. Tym razem zdecydowaliśmy się zaprezentować architekturę. Na wystawie Do zamieszkania skupiamy się na projektach mieszkaniowych stworzonych przez dwójkę wybitnych warszawskich modernistów Helenę i Szymona Syrkusów, którzy tworzyli zarówno przed wojną, jak i po wojnie. Kuratorem wystawy Do zamieszkania jest Kacper Kępiński, architekt, badacz i znawca architektury, także wykładowca z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, autor wielu polskich i międzynarodowych wystaw poświęconych architekturze. Awangardowa architektura Syrkusów miała być piękna, ale miała być przede wszystkim pożyteczna. Swoją społeczną misję realizowali w projektach głównie osiedli, na Kole, Rakowcu, na Pradze. Swoje architektoniczne umiejętności komponowania brył czy realizacji najważniejszych postulatów architektury nowoczesnej realizowali z kolei w inwestycjach dla inwestorów prywatnych w willach na Saskiej Kępie i Konstancinie Jeziornej. Ich architektura wpisywała się w najnowsze trendy ówczesnej Europy. Działali w Kongresie Architektury Nowoczesnej w Międzynarodowej Unii Architektów. W Polsce współdziałali i zakładali razem z awangardowymi artystami grupę Blok i Praesens. Miejsca, w których tworzyli także teoretyczne manifesty, które później przelewali na projekty architektoniczne. Ich osiedla dawały mieszkańcom dostęp do zieleni, dostęp do światła słonecznego, całą infrastrukturę społeczną, o której mieszkańcy czynszowych kamienic w centrum miast XX wieku mogli tylko pomarzyć. Walter Gropius, czołowy twórca niemieckiego funkcjonalizmu, stwierdził, że realizacja tego osiedla będzie czynem pionierskim. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła projekt osiedla na Rakowcu Syrkusom właśnie jako taki awangardowy projekt realizacji programu społecznego dla robotników, dla pracowników instytucji, biur, szeregowych pracowników. Braki finansowe, braki technologiczne, które w latach 30. dotknęły Polskę, odcisnęły piętno także na tym projekcie. Ostatecznie na Rakowcu powstało 6 bloków. Z każdym z nich około 40 mieszkań po 35 metrów kwadratowych. To, co wyróżniało to osiedle, to przede wszystkim infrastruktura społeczna. Mieszkańcy mieli do dyspozycji jednoarowe ogródki, w których mogli uprawiać warzywa i owoce. Powstał także dom społeczny, a tam gabinet lekarski, stomatologiczny, sala zebrań, świetlica, pralnia, suszarnia. Wszystko to, czego potrzebowali robotnicy właśnie w latach 30. Osiedle dysponowało stawem, w którym mieszkańcy mogli łowić ryby. Najbardziej znaną, ale też najpełniejszą realizacją założeń architektury Syrkusów jest osiedle Koło 2. Druga kolonia powstała jako kontynuacja rozpoczętej jeszcze przed wojną inwestycji. Na Kole zrealizowali najpełniej swój awangardowy program od konstrukcji po właściwości funkcjonalne budynków. Mamy tu mieszkania, trochę większe niż na Rakowcu, około 37-metrowe. Mamy bardzo ciekawe typologie samych budynków. Galeriowce dostępne z długich balkonów ciągnących się przez całe konstrukcje mieszkania z zewnętrznymi klatkami, które otrzymały do tego bardzo ciekawą oprawę plastyczną. Te charakterystyczne wgięte ściany, poprzesuwane względem siebie bloczki z gruzobetonu, który także był innowacyjną metodą budowania z tego, co akurat w powojennej Warszawie można było znaleźć najczęściej. Mieszkaniom towarzyszyła infrastruktura społeczna. Bloki były posadowione na kolumnach, dzięki czemu partery budynków mogły zostać uwolnione.
poszczególne zielone obszary na osiedlu były połączone przejściami, alejkami, które były pozbawione ruchu kołowego, dzięki czemu całe osiedle do dziś stanowi zieloną enklawę o niemal parkowym charakterze. W latach 30. cyrkusowie zaprojektowali 4 kamienice przy ulicy Jaworzyńskiej. Do dziś przetrwały 3 z nich. 2 to budynki wzniesione dla Towarzystwa Przemysłu Tekturowego o dosyć prostej konstrukcji, natomiast realizujące bardzo dobrze założenia międzywojennego modernizmu. Tym ciekawszym rozwiązaniem jest to, co zaproponowali cyrkusowie dla kamienicy pod numerem 6. Luksusowy dom Stamirskiego. Dzięki zastosowaniu słupów z kolei elewacja frontowa została pozbawiona funkcji nośnej. Całą jej długość przecinają wstęgowe okna, a parter zgodnie z zasadami nowoczesnej architektury Le Corbusiera został uwolniony. Awangardowa architektura cyrkusów wynikała z charakterystycznych uwarunkowań czasów, w których tworzyli. Międzywojennego kryzysu mieszkaniowego i powojennego zniszczenia i odbudowy. Dziś, kiedy mierzymy się z kolejnym kryzysem na rynku mieszkaniowym, możemy z powodzeniem spoglądać na proponowane przez ich rozwiązania, na projekty, które tworzyli i próbować wprowadzać je na nowo, korzystać z ich doświadczeń i kreować przestrzeń do życia, do mieszkania, a nie tylko do przebywania w mieście. Inspiracją do tego, żeby stworzyć wystawę akurat o twórczości cyrkusów, było to, że firma Gelamco, która jest twórcą Galerii Artwalk i Placu Europejskiego, ale także założycielem Fundacji Sztuka w Mieście, jest również właścicielem jednej z perełek zaprojektowanej przez Szymona Cyrkusa. Przedwojennej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 73, którą obecnie gruntownie rewitalizujemy. Budynek ten przed wojną był spółką firmy zajmującej się działalnością drukarską. Przybliżenie sylwetki projektanta oraz całego dorobku wydawało nam się bardzo wartościowe, gdyż w połączeniu z Placem Europejskim i otoczeniem budowanego obecnie budynku The Bridge będzie to elegancka wizytówka Warszawy. Wystawa do zamieszkania z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom architektury i Warszawy. Wystawa czynna codziennie od 16 maja do 31 sierpnia, całodobowo, bez ograniczeń godzinowych. Zapraszamy na Plac Europejski. Do zobaczenia.